grę. Nagrałam już na paru shortsach, a teraz przedstawię Wam ją na pełnometrażowym filmiku. Teraz będę pokazywać różne miejsca w Avatar World. Zaczynamy może od fryzjera. Weźmy na przykład tą babkę i weźmy jej włosy, umalujmy. Ej. No i jak to? To się tu nie... O, już. Weźmy i zróbmy taką fryzurę i pofarbujmy i pięknie. No dobrze. No to pokazałam już Wam fryzjera, to się w nim robi. Przechodzimy do kolejnego miejsca. No to może do takiego sklepu zwierzaczkowego. W tej części sklepu tego zwierzaczkowego są rzeczy dla zwierząt, tutaj między innymi zabawki, jakieś rzeczy do karmienia, karmy do zabawy z nimi, opakowanie karmy, smyczy, meczek. No i to jest tutaj początek sklepu, a dalej się ciągnie, no tak. Pokazałam. Oj. No i tutaj mamy taki kocik dla rybek. Tutaj Jakub swojego pipinka, choć ten kot nie wydaje mi się zadowolony. No to przechodzimy do innej części sklepu. Pani śpi na ławce. No, wydaje mi się, że ta pani bardzo ciekawe rzeczy do niej mówi. Tutaj są, można kupić zwierzaczka i zobaczyć, jakiego chce się adoptować, jakiego lubisz. Tutaj mam takiego pieska, jest bardzo słodki. To jest basen taki fajny. I tutaj jest koniec sklepu zwierzaczkowego. Dobrze, przechodzimy do kolejnej miejscowości. Tutaj może chodźmy do cukierni i w cukierni możemy ubić sobie babeczki samemu. To Wam to teraz pokażę. Weźmiemy Julkę, oczywiście wygląda elegancko. No to bierzemy mąkę i coś może jeszcze do tej mąki, żeby taka sucha nie była. I może kiwi. To zdrowego. I robimy ciasto, wybieramy formę, tutaj jeszcze na dole mamy. Tak. I wybieramy sobie babeczkę, pieczemy chwilę w pieganiku. No i czekamy i pokażę Wam dalszą część sklepu. Mamy łazienkę. Tutaj mamy część, gdzie jedzą różne rzeczy. Tutaj mamy ciacha. Te już przez zrobione. Tutaj są po prostu zrobione. Przez kogoś tam, nie wiem, przez kogo. Tutaj mamy opakowanie na cesteczka. Bardzo uroczą kształtem. I tutaj mamy taki słodki chlebek dywan. I tutaj możemy zrobić też własne ciastko, ale w uproszczeniu. To jest dość proste, bo tutaj... Tutaj weźmiemy sobie jakiś produkt. Może to być z tych tylko owoców i warzyw. Weźmiemy sobie grzybka. Chyba dobre są takie makaroniki z grzybka, nie? I wkładamy do tego kota, nie wiem, tutaj. No i wybieramy makaroniki z takim płatkiem słodkim. I pieką się. I mamy... O, niedobrze. No i tutaj możemy zrobić herbatkę. Ta śmietana. Jeśli ktoś nie lubi herbaty, to jest zawsze kawę. I też tutaj mamy takie słodkie kotka.
taką panią, co chyba została, bo tak długo czekała na swoje zamówienie. I to jest już. Tutaj mamy też część, gdzie jedzą inni ludzie. Ej, skąd się to, ten prezencik wziął, chyba że zrobiłam to ciastko? No to odpakowujemy. Wow! Jaki słodki kruasancik! Podziusi, biorę cię do miejsca, gdzie pieczemy różne ciasta. I bierzemy w ziemię. A, babeczka moja się spaliła! Chce ktoś spaloną babeczkę? Dobra, to przechodzimy do kolejnego miejsca. I to będzie z ketchupkami. Wchodzimy i tutaj mamy różne rzeczy. Możemy wziąć torbę i napakować wszystko, co się da. Jakieś czapki, nie czapki. Może dla innych zrobionych twoich postaci. Albo dla po prostu postaci z gry. Tutaj możemy wpakować czapki i je poprzemierzać. To jest fajne. I okulary oczywiście też się znajdą w pomocy, bo jakby nie. I tutaj koniec chlebu z czapkami jest może i mały, ale fajny. I tutaj jeszcze chciałam wam pokazać nowy dodatek do gry Avatar World. I temu panowi, jak się da taką kuleczkę, która pokażę wam, gdzie była. Oddaję pana kuleczkę. A, dobra. Pokażę wam, gdzie była. Ona była tu. Czy tutaj było? Więc szukajcie gdzieś tutaj, jak to się wybrał. Kuleczka się ruszał. Bo to jest taki mini sekretik. Klikniemy, to może robić różne pozy i się cieszyć, albo nas pomachać. No to też chciałam wam pokazać, że można zrobić super zdjęcie. Wychodzi, bo takie fajne. I teraz idziemy do kolejnego miejsca. Teraz przedstawię wam dwa domki, które są już dostępne w Avatar World. Niestety w Avatar World nie można swoich domków dekorować, ale za to macie je dostępne od razu. No dobra. No to ja sobie zebrałam tutaj różne takie słodkie rzeczy i tutaj zrobiłam sobie swój pokój. Jeszcze chciałam wam pokazać, że tu są Squishmallows. Są takie słodkie. Wtedy ten pingwinek też jest taki popity i jakieś te ogrania, słuchawki. To był ten domek. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że w tym domku może jest mały. Mały, ale fajny. Tutaj mamy góra, kuchnię i huśtawkę, gdzie można sobie wypoczywać w wakacje. I fajny ogród pełen różnych gadżetów. I przechodzimy do willi z basenem. Gdzie ja... Gdzie tutaj lubię sobie przebywać, bo to właśnie. Zwłaszcza w wakacje jest tu fajnie. I tutaj możemy zrobić swojego szajka. I możemy nawet z pomarańczy i z winogron. No to sobie robimy. Tak. Dobra, nie da się zrobić jednak. Może się da, ale w sumie. A da się, dobra. Da się. Czerwony jakiś soczek. Ej, babka wypi to. No w sumie dobre. No dobra. Tutaj mamy salonik, który możemy sobie jakąś ciekawą prognozę pogody puścić. I tutaj kuchnię i tutaj pana, który na pewno. No, przechodzimy do wyższego piętra. Tutaj mamy taki motyw halloweenowy, nie zdążyłam tego wszystkiego zabrać, ale bardzo fajnie się to prezent
testuje jakby te wszystkie halloweenowe rzeczy i można się za różną postacią przebrać. Na przykład za Frankensteina. Mam jeszcze maskę. I za kościotrupa. Jeszcze pieskowego pasa. No tutaj też za mumię. No dobra, może mumię tutaj rozdaję papier. W sumie to też był taki strój, którą już postać włożyłam. No i co jeszcze chciałam wam pokazać, mały sekrecik, że tutaj są lemoniany. Więc jak nie będzie chciało wam się iść do sklepu w Avatar World, to sobie możecie tak tutaj wysunąć i tada. No to już koniec tego filmiku. Nie zapomnijcie zostawić łapki i subika. Pa!